Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ania Olczak tutaj. Dzisiaj chciałabym Was zaznajomić z rolnictwem w Polsce, ale będziemy mówić o strukturze wielkościowej gospodarstw rolnych, co jest bardzo ważnym tematem, często poruszanym w przypadku ogólnej gospodarki Polski i porównywane jest to z tym, co się dzieje na Zachodzie, więc tutaj warto poświęcić temu chwilę uwagi. Zobaczmy, co mamy w poleceniu i w odpowiedzi nam wszystko wyjdzie ładnie. Na wykresie przedstawiono strukturę indywidualnych gospodarstw w Polsce w procentach pod względem zajmowanej powierzchni użytków rolnych w hektarach w 2014 roku. I co my tutaj mamy? Widzimy, że 20 prawie procent to są gospodarstwa takie do 2 hektarów, potem gospodarstwa od 2 do 5 stanowią 30%, takie do 10 hektarów, potem między 5 a 10 to około 20%, a tych powyżej 10 hektarów, tak, to już jest naprawdę znacznie mniej. To wynika z wykresu. No i teraz tak, na podstawie informacji przedstawionych na wykresie i własnej wiedzy, czyli możemy z dwóch źródeł skorzystać, uzasadni, że struktura wielkościowa indywidualnych gospodarstw w Polsce może być niekorzystna dla rozwoju rolnictwa. No i tak, mając tutaj parę linijek, można kilka zdań napisać. To teraz tak, po pierwsze, musimy zwrócić na to uwagę, że w Polsce znajduje się bardzo dużo gospodarstw małych, poniżej 10 hektarów, a wiadomo, że w takich małych gospodarstwach trudno utrzymać wysoką towarowość, tak, ponieważ połowa bądź też większość wyprodukowanych roślin czy zwierząt jest konsumowana w gospodarstwie, czyli jest to mało wydajne. Małe gospodarstwa nie mogą sobie pozwolić na zakup specjalistycznego sprzętu rolniczego, który ułatwiłby im pracę, bo jest to za duży koszt. Tak? W dużych gospodarstwach taka mechanizacja sprzyja, że są po prostu korzyści skali związane z tym, że mamy ten sprzęt rolniczy. Ponadto, jeżeli mamy dużo małych indywidualnych gospodarstw, mamy duże zatrudnienie w rolnictwie i rolnik nie jest w stanie wyżywić swojej rodziny z tak małego gospodarstwa. Następnie możemy jeszcze powiedzieć, że w dużych gospodarstwach występuje duża specjalizacja produkcji, co jeszcze zwiększa jej towarowość i efektywność, a w małym gospodarstwie rolnik nie może sobie pozwolić na taką specjalizację, bo po prostu nie stać go na te nowoczesne rozwiązania, jakie wprowadzane są w dużych gospodarstwach i często po prostu produkuje tylko pod własne potrzeby. Moi drodzy, z tego co powiedziałam, jesteście w stanie ułożyć kilka sensownych zdań. I zdajcie sobie sprawę z tego, że my po prostu w Polsce dążymy do tego, żeby zwiększać gospodarstwa rolne, żeby zmniejszać zatrudnienie w rolnictwie, a żeby zwiększać mechanizację, która będzie sprzyjała znowuż towarowości i to rolnictwo będzie bardziej konkurencyjne na rynku europejskim. Nie będzie tak w przyszłości, że jesteśmy w stanie sprowadzać tanie towary rolne z zagranicy, bo w Polsce to wszystko jest nieopłacalne i drogo kosztuje wyprodukowanie. Jeżeli są duże gospodarstwa, to efekty pracy rolników będą dla niego opłacalne i konsument też będzie zadowolony z ceny produktu. Także tutaj też radziłabym sobie zajrzeć do tematu dotyczącego po prostu już rolnictwa i przeczytać sobie dokładnie o tej powierzchni gospodarstw, jak to wpływa na gospodarkę ogólnie. Dlatego zachęcam do lektury i zachęcam oczywiście do systematycznej pracy w przygotowaniach do matury. Trzymam kciuki i liczę do spotkania za tydzień. Pozdrawiam.